Cześć! Zapraszam Cię na wspólny trening zdrowego kręgosłupa. Dzisiejsze ćwiczenia zaczniemy od rozgrzewki w pozycji pionowej. Ustaw stopy na szerokości bioder. Kolana utrzymaj miękkie, czyli bardzo delikatnie ugięte. Ramiona rozluźnij i opuść barki swobodnie w dół. Wdech wykonuj nosem. Wydech ustami. Wydłuż kręgosłup. Sięgnij czubkiem głowy wysoko w górę w kierunku sufitu, oddalając kręg od kręgu. Maksymalnie wyrośnij. Cały czas regularnie oddychając, dodaj delikatne krążenia barków ku tyłowi. Zacznij od niewielkich zakresów ruchu, z powtórzenia na powtórzenie. Te krążenia mogą być coraz większe, coraz to bardziej obszerne. Akcentuj przede wszystkim wycofanie barków w tył i obniżenie ich w dół w kierunku maty. Skontroluj ustawienie swojej głowy. Postaraj się nie wysuwać jej do przodu. Głowę utrzymaj na szczycie kręgosłupa. Wdech nosem, wydech ustami. 4, 3, 2. Raz jeszcze obniż ramiona, obniż barki, zatrzymaj je w dole. Wdech nosem, przenieś ręce ponad głowę, skrzyżuj. Na wydechu opuść obszernym łukiem. Wdech nosem, góra, skrzyżuj ramiona ponad głową i opuść obszernym ruchem. 3 oddechy, góra, wdech. I wydech, i wdech nosem. I wydech ustami. Raz jeszcze, oddech, wdech nosem. Wydech ustami, opuść ramiona, rozluźnij barki. Połóż dłonie na swoich biodrach. Stopy masz cały czas na szerokości bioder. Barki w dole, plecy proste. Bardzo delikatnie wciągnij brzuch, zbliżając pępek do swojego kręgosłupa. Na wydechu unieś kolano ku górze i na wdechu odstaw. Na wydechu unieś przeciwne i na wdechu odstaw. I tak kilka razy. Unosisz raz jedną, raz drugą nogę, czyli wykonujesz taki marsz w miejscu. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Jeszcze kilka razy. Mamy tu już element równoważny, bo musimy wytrwać na jednej nodze. To może być nieco wymagające, ale zaraz przejdziemy do wyższego zaawansowania tego ćwiczenia. Powoli dodaj pracę ramion. Tak jak w marszu. Lewe kolano, prawa ręka. Prawe kolano, lewa ręka. Plecy są tutaj wyprostowane. Pracuj naprzemiennie na nogach i ręka. Pokażę z boku. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. 4. Odstaw stopę i 3. Odstaw stopę i 2. Odstaw stopę i 1. Odstaw stopę, unieś lewe kolano, utrzymaj w górze. Połóż dłonie na biodrach. Na wydechu odstaw nogę leciutko w tył. Wykonujesz opad tułowia. Tłów jest wyprostowany, plecy się nie zaokrąglają. Opuszki stopy dotykają maty. I na wydechu unosisz kolano do góry. Wdech, odstawiasz nogę lekko w tył. Wydech, unosisz, dodaj ramiona. Wdech. I wydech. I wdech. Nie rotuj miednicy. I wydech. 6 powtórzeń. 6. I noga góra, wydech. I 5. I noga góra, wydech. I 4. I wydech. I 3. I wydech. Super. 2 razy. Noga tył. Noga góra. Zatrzymaj nogę w tyle. Powróć dłońmi na biodra. Oddal barki od uszu. W lędźwiach nie ma żadnego ruchu. Siłą prawego pośladka unieś lekko nogę tu ku górze. Na wdechu obniż. Na wydechu unieś. Na wdechu obniż. 8. Wdech. 7. Wdech. 6. I wdech. Jeszcze 5. Góra.
I dół, jeszcze cztery, wydech, góra. Wdech, dół, jeszcze trzy, wydech, góra. Wdech, dół, jeszcze dwa, góra, wydech. Dół, wdech, jeden, wydech. Uwaga, unieś kolano, zbliż je do siebie. Obejmij dłoni, wyprostuj kręgosłup. Ureguluj oddech, wdech nosem, wydech ustami. Po czym powoli odstaw stopę na matę. Rozluźnij nogi, rozluźnij pośladki. Wykonaj kilka kroków w miejscu. Ureguluj oddech. Powolny wdech nosem, wydech ustami. Stopy na szerokości bioder, dłonie na biodrach. Wracamy do marszu. Jedne kolano, dół i drugie. Dół, wydech i wdech. Wydech i wdech. Góra, dół, plecy proste, barki w dole. Powoli dołączamy ramiona. Przeciwna noga, przeciwna ręka wędrują do góry. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Cztery. Odstaw. Trzy. Odstaw. Dwa. Odstaw. Jeden. Unieś lewe kolano. Połóż dłonie na biodrach. Obniż barki. Odstaw nogę ku tyłowi, wykonując opad wyprostowanego tułowia. Na wydechu unieś kolano w górze. Odstaw nogę delikatnie ku tyłowi, opad tułowia. Unieś nogę ku górze. Dołączamy ramiona. Noga tył i noga przód. Osiem. I noga tył i noga przód. Siedem. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Głowa w linii kręgosłupa. Cztery, unieś nogę i trzy, równowaga, unieś nogę i dwa, unieś nogę. Zatrzymaj nogę w zakroku ku tyłowi. Dłonie na biodrach, barki daleko od uszu, napinając lewy pośladek. Na wydechu dźwignij nogę. Na wdechu obniż. Na wydechu dźwignij. Miednica się nie rotuje, lędźwie się nie poruszają. Osiem. I wdech. I siedem. I wdech. I sześć. I wdech. I pięć. I wdech. I cztery. I wdech, i wydech trzy, i wdech, wydech dwa, wdech, wydech jeden, wdech, unieś kolano, zbliż do klatki piersiowej, obejmij dłoni, wyprostuj plecy, odstaw stopę, rozluźnij pośladki, wykonaj kilka kroków w miejscu, ureguluj oddech, na wdech skrzyżuj ramiona ponad głową. Na wydechu opuść. Wdech, góra. Wydech, dół. Trzy oddechy. Góra, wdech. Dół, wydech. I dwa, wdech. Wydech. I jeden, wdech. I super. Przejdźmy na początek maty. Przed tobą zostaje cała długa jej część. Barki rozluźnione. Kolana miękkie, kręgosłup prosty. Na wydechu bardzo powoli, kręg po kręgu zroluj się w dół. Rozluźnij szyję, rozluźnij ramiona. Od góry do dołu, zaokrąglając kręgosłup, przejdź do swobodnego zwisu. Tutaj wykonaj wdech. Na wydechu od dołu do góry prostujesz kręgosłup, ustawiając go kręg na kręgu. Szyja, głowa na samym końcu, wdech. Wydech, rozluźnij szyję, rozluźnij ramiona. Zaokrąglij kręgosłup piersiowy, lędźwiowy. Okej, wdech. I wydech, ustaw miednicę do pionu. Na miednicy kręg po kręgu, rozprostuj odcinek lędźwiowy, piersiowy. Szyja, głowa, wdech. I wydech, opuść głowę, rozluźnij ramiona. Kręg po kręgu, zroluj się w dół. I zatrzymaj się w swobodnym zwisie.
Barki luźne, szyje luźne, ramiona luźne. Przenieś tłów do jednej, do drugiej nogi. Takimi łagodnymi kołyskami. Stopy nie odklejają się od maty. Są do niej dociśnięte z tą samą siłą. Wdech wykonujesz nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Upewnij się, że szyja jest rozluźniona, że nie napinasz mięśni karku. I zatrzymaj się w środku, spójrz na matę. Dotknij dłońmi maty. Wykonaj 3 kroki w przód i przejdź do klęku podpartego, ale pozostaw zadarte palce stóp. Dłonie pod barkami. Na wydechu odepchnij się dłońmi. Duży koci grzbiet. Przenieś pośladki napięte. Tutaj wykonaj wdech. Na wydechu, utrzymując to zaokrąglenie kręgosłupa, wróć barkami ponad dłonie i wyprostuj, wyróż kręgosłup. Wydech, odepchnij się dłońmi, zaokrąglij plecy, wycofaj pośladki napięte. Wdech. Wydech, zaokrąglając kręgosłup, powoli wróć, wyprostuj kręgosłup. 2 razy, wdech. Wydech, zaokrąglij plecy, wycofaj biodra. Wdech. Wydech, zaokrąglij plecy, wróć do klęku podpartego. Wdech. I wydech, zaokrąglij plecy, wycofaj biodra. Zatrzymaj się. Plecy mocno zaokrąglone. Pomiędzy brzuchem a udami spora przestrzeń. Szyja rozluźniona, głowa swobodnie opada w dół. Mięśnie grzbietu są tutaj zaokrąglone, rozciągnięte. Wykonując spokojny wdech, kieruj powietrze do tylnej części klatki piersiowej, czyli w kierunku swoich łopatek. Żeby powietrze rozpierało klatkę piersiową w jej tylnym kierunku, jeszcze nieco bardziej rozciągając mięśnie grzbietu. Spokojny wdech, spokojny wydech. Powolny wdech. Wydech, utrzymując to zaokrąglenie pleców, wróć do klęku podpartego barkami ponad dłonie. Palce stóp pozostaw zadarte, ale teraz złącz stopy, złącz kolana i wyjdź na przedramiona. W łokciach kąty proste, barki daleko od uszu, głowa w linii tułowia. Zmobilizujemy dolne plecy. Na wydechu delikatnie zaokrąglij lędźwie, na wdechu delikatnie się w nich zapadnij, czyli na wydechu tyło pochylenie miednicy, i na wdechu przodu pochylenie. Niech ten ruch będzie maksymalnie płynny. Nie wkładaj w niego zbyt dużo siły. Postaraj się, żeby ten ruch zachodził przede wszystkim w dolnych plecach. Odcinek szyjny kręgosłupa, odcinek piersiowy prawie w ogóle się nie poruszają. Głowa jest w linii tułowia. Pracuje miednica, pracuje odcinek lędźwiowy. Płynnym ruchem, tyło pochylenie i przodu pochylenie. Podwiń pod siebie kość ogonową i zadrzyj pośladki do góry. Podwiń kość ogonową i zadrzyj pośladki do góry. Z powtórzenia na powtórzenie powoli zmniejszaj zakres ruchu, tak aby po chwili zatrzymać miednicę w samym środku, w takim jej pośrednim, neutralnym, prawidłowym ustawieniu. Czyli lędźwie nie zapadają się w dół, są podparte aktywnym brzuchem. Łokciami odpychasz się od maty, żeby w odcinku piersiowym również nie zapaść się w kierunku maty, tylko wypchnąć go lekko w górę. Nie zmieniając ustawienia kręgosłupa, unieś kolana centymetr w górę i utrzymaj. Na wydechu odchyl kolana od pionu leciutko w jedną stronę. Na wdechu wróć. Na wydechu w drugą. Na wdechu wróć. Wydech jedna. Wdech. Wydech druga. I wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze 4 razy, 4 leciutko do boku, wróć, 3 leciutko do boku i wróć, i 2 leciutko do boku, wróć i 1 leciutko do boku i wróć, odstaw kolana. Rozluźnij stopy. Połóż stopy grzbietem na macie. Złącz stopy, rozszerz kolana. Wycofaj pośladki napięte i połóż czoło na zaplecionych dłoniach. Rozluźnij barki. Rozluźnij brzuch.
Pozwól, żeby brzuch i klatka piersiowa swobodnie się rozluźniły i opadły w kierunku maty. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Unieś teraz czoło ponad dłonie, postaw przedramione na macie równolegle do siebie. Barki cofnij w tył. Wyprostuj prawe ramię do boku, opuszki palców połóż na potylicę. Na wydechu wyjdź prawym łokciem w górę, sięgnij łokciem do sufitu i na wdechu wyjdź z rotacji. Wydech, ściągnij łopatki, oddal barki od uszu i na wdechu wróć. I wydech, cztery, wdech, powrót, wydech, trzy. Wdech, powrót. Wydech, dwa. Wdech, powrót. Unieś łokieć, utrzymaj w górze. Wyprostuj prawe ramię do sufitu. Barki daleko od uszu, łopatki ściągnięte. Skieruj wzrok na górną dłoń. Oddychaj regularnie. Wdech nosem, wydech ustami. A teraz ta górna ręka obszernym łukiem wędruje w tył za twoje plecy. Grzbietem dłoni połóż dłoń w okolicach lewego biodra, w okolicach kości krzyżowej i utrzymaj łopatki ściągnięte. A teraz patrzysz się na sufit. Na wydechu tylko spójrz głową na lewą dłoń. Na wdechu spójrz w górę. Na wydechu spójrz na dłoń. Spójrz w górę, tylko odcinek szyjny pracuje. Spójrz na dłoń. Spójrz w górę. Spójrz na dłoń dwa razy. Spójrz w górę. Spójrz na dłoń. Raz jeszcze spójrz w górę. Zatrzymaj głowę zrotowaną w kierunku sufitu. Wyprostuj prawe ramię. Spokojny wdech. I wydech. Wracamy przed ramieniem na matę. Barki daleko od uszu. Wyprostuj teraz lewe ramię do boku. Opuszki palców połóż na potylicę. Cofnij barki od uszu. Na wydechu wyjdź lewym łokciem do sufitu. I na wdechu powoli wróć. Wydech, barki daleko od uszu, ściągnij łopatki. I na wdechu wróć. Cztery powtórzenia, cztery góra. I wdech, dół. I trzy góra, wydech. Wdech, dół. Dwa razy. Wydech, unieś łokieć wysoko w górę. Na wdechu wróć z rotacji. A teraz zatrzymaj łokieć w górze. Ściągnij łopatki, wypchnij mostek lekko do przodu. Oddal barki od uszu, wyprostuj lewe ramię w górę i spójrz na dłoń. Teraz ta ręka, którą masz uniesioną po górze, obszernym łukiem wędruje za twoje plecy. Grzbiet dłoni połóż w okolicy kości krzyżowej, w okolicy prawego biodra. Patrzysz się cały czas na sufit. Spójrz na prawą dłoń i spójrz na sufit. Spójrz na prawą dłoń, spójrz na sufit. Cztery razy. Ruch zachodzi tylko w odcinku szyjnym kręgosłupa. We własnym zakresie ruchu. Nic na siłę. Dwa razy. Delikatna rotacja w jedną stronę i w drugą. I raz jeszcze dłoń. Sufit. Zatrzymaj głowę skierowaną wzrokiem do sufitu. Wyprostuj lewe ramię w górę. Spokojny wdech. I wydech przed ramię. Wraca na matę. Wyprostuj ku przodowi jedno ramię. Wyprostuj drugie. Obniż klatkę piersiową w kierunku maty. Utrzymaj czoło ponad matą. Czubkiem głowy sięgnij daleko w przód. Wydłuż prawą ręką prawy bok tułowia. Wydłuż lewą ręką lewy bok tułowia. Czyli i lewa, i prawa strona klatki piersiowej mocno wydłużone, rozciągnięte. A pośladki sięgają w tył, a czubek głowy sięga w przód. I oddychasz. Wykonujesz spokojny, głęboki wdech nosem. I spokojny wydech ustami. Wróć dłońmi nieco bliżej. Cofnij barki od uszu. Na wydechu zaokrąglij plecy. Kocim grzbietem przejdź do klęku podpartego. Super. Połóżmy się teraz na boku.
głową na wyprostowanej ręce. Stopy i kolana złącz. Stopy utrzymaj w jednej linii z kręgosłupem, czyli głowa, pośladki i stopy stanowią jedną linię. Złączone kolana wysuń lekko do przodu. Głowa leży na wyprostowanym ramieniu. Co jest tutaj ważne, utrzymaj aktywny brzuch. Nie pozwól, żeby lędźwie zgięły się do boku i zapadły się w kierunku maty. Cały czas siłą mięśni brzucha delikatnie odrywasz talię od maty. Biodro ponad biodrem. Nie pozwól, żeby miednica się zrotowała. Ok, dłoń na biodrze, bark daleko od ucha. Unieś prawą, górną nogę nieco w górę. I teraz zapracujemy w stawie biodrowym. Na wydechu obniż kolano do kolana. Wdech, stopę do stopy. I wdech, kolano do kolana. Wdech, otwórz biodro, stopę do stopy. Wdech, sześć, kolano. I stopa, pięknie. I pięć, kolano. I stopa. I cztery, kolano. I stopa. I trzy, kolano. I stopa. I dwa, kolano. I stopa. I jeden, kolano. I stopa. Złącz stopy i kolana, unieś stopy leciutko w górę. Pamiętaj, że lędźwie są nieruchome. Bark daleko od ucha, miednica się nie skręca. Na wydechu tylko odwiedź górną nogę do boku. Na wdechu obniż. Zapracuj górnym pośladkiem, unieś kolana. I obniż. Wydech sześć. I wdech, super. Wydech pięć. I wdech. I cztery, góra. I dół. I trzy, góra. Pięknie. I dół. Dwa razy. Unieś kolano na wydechu. Obniż na wdechu. Utrzymaj kolano uniesione. Miednica się nie skręca, kolano nie zmienia ustawienia. Na wydechu tylko wyprostuj nogę w kolanie. I na wdechu złącz stopy. Na wydechu wyprostuj nogę w kolanie. Sięgnij w dal i złącz stopy. I tylko sześć. I złącz. I pięć. I złącz, i cztery, i złącz, i trzy, i złącz, i dwa, i złącz, i jeden, i złącz. Odstaw kolana, stopy i rozluźnij górny pośladek. Rozluźnij brzuch. Pozwól, żeby talia opadła swobodnie na matę. Powolny wdech, powolny wydech. Na kolejnym wydechu, odpychając się górną dłonią od maty, przejdź do siadu na macie. Tylko po to, żeby położyć się na przeciwnym boku. I niech to będzie ta sama pozycja, czyli stopy złączone w jednej linii z kręgosłupem, kolana lekko z przodu, również złączone, głowa na wyprostowanym ramieniu. Dolną talię siłą mięśni brzucha lekko odrywasz od maty. Biodro utrzymujesz w jednym pionie z drugim biodrem. Górna dłoń na biodrze, bark daleko od ucha i unieś górną nogę. Wydech, kolano do kolana. Wdech, wydech, stopa do stopy. Wdech, kolano do kolana. Wdech, stopa do stopy. Ok, sześć, góra, stopa, góra. Pięć, góra. Stopa, góra, cztery, góra, trzy, stopa, dwa i stopa, jeden i stopa. Złącz stopy kolana, stopy unieś lekko w górę. Talia oderwana od maty, miednica się nie skręca, bark daleko od ucha. Pracujesz górnym pośladkiem. Na wydechu aktywnie odwiedź nogę do boku. I na wdechu złącz kolana. Na wydechu oderwij kolano od kolana. Na wdechu złącz. I jeszcze sześć. I dół. Ok. I pięć. I dół. I cztery. I dół. I trzy. I dół. I dwa. I dół, uwaga, utrzymaj kolano w górze i na wydechu tylko je doprostuj, a na wdechu segnij. Na wydechu doprostuj,
Na wdechu zegnij. I jeszcze 6 razy. Zegnij. I 5. Tylko w kolanie zachodzi ruch. Prostujesz się. I zginasz. Prostujesz. I zginasz. I 2. I zegnij. I 1. I zegnij. Odłóż stopy, odłóż kolana. Rozluźnij brzuch i rozluźnij pośladek. Powolny wdech, powolny wydech. Regularny oddech. I powoli przetocz się do leżenia tyłem, czyli na brzuchu, na plecach. Przepraszam, na plecach. Ok. Powoli zbliż do siebie jedno kolano, obejmij ramieniem. Zbliż do siebie drugie kolano, obejmij ramieniem. Rozluźnij barki. Pozwól, żeby lędźwie swobodnie opadły w dół w kierunku maty, żeby się delikatnie zaokrągliły. Złącz stopy i kolana, połóż dłonie na kolanach i nie rozłączając stóp, wykonaj obszerne krążenia kolanami do zewnątrz. Pozwól, żeby dolne plecy przetaczały się po macie. Wprowadź miednicę w ruch takiego delikatnego kołysania. Czyli naprzemiennie, raz lędźwie, a raz kość krzyżowa przyklejają się do maty. I tak samo w drugą stronę, czyli do wewnątrz. Do wewnątrz. Do wewnątrz. Do wewnątrz. Obszerne krążenia. Ok, zbliż kolana do siebie, delikatnie pokołysz się do boków w jedną, w drugą stronę. Z lewego biodra na prawe, z prawego na lewe. I zatrzymaj się w środku. Odstaw stopy na matę. Ustaw stopy na szerokości bioder. Ramiona połóż wzdłuż tłowia. Na wydechu przyklej lędźwie do maty. Na wdechu delikatnie je odklej. Czyli na wydechu podwiń miednicę pod siebie. Na wdechu pochyl ją lekko w przód. Płynnym ruchem. Kolana na szerokości bioder. Delikatne kołyski miednicą. Poczuj, że kiedy przyklejasz lędźwie do maty, kość krzyżowa się od niej odkleja. A kiedy lędźwie odklejasz, kość krzyżowa wraca do leżenia na macie. To teraz na wydechu przyklej lędźwie, oderwie się kość krzyżowa. Kręg po kręgu od dołu do góry oderwie odcinek lędźwiowy, piersiowy i wyjdź kręgosłupem w górę. Tutaj wykonaj wdech i na wydechu w drugą stronę, od góry do dołu, kręg po kręgu, zroluj kręgosłup na matę, aż kość krzyżowa wróci na matę, a pod lędźwiami pojawi się mała przestrzeń. Na wydechu zniweluj tą przestrzeń, oderwij pośladki, odcinek lędźwiowy, piersiowy, wyjdź w górę, wdech. I na wydechu kręg po kręgu, od góry do dołu, zroluj kręgosłup na matę, rozluźnij brzuch. Wydech, wciśnij lędźwie w matę, oderwij od dołu do góry, kręg po kręgu. U góry wykonaj wdech. Na wydechu kręg po kręgu, zroluj kręgosłup do leżenia na macie, aż wróci na nią kość krzyżowa. Wdech i wydech, kręg po kręgu, wyjdź w górę, zatrzymaj się w górze. Łopatki pozostaw leżące na macie. Stopy przyklejone do maty. Kolanami sięgnij w dal, wydłużając swoje uda. A ramiona połóż na macie wzdłuż głowy. Utrzymaj tą pozycję. Utrzymaj uniesione biodra. Utrzymaj kolana na szerokości bioder. Wykonaj spokojny wdech i na wydechu, wydłużając swój kręgosłup od góry do dołu, kręg po kręgu zroluj go na matę. Na samym końcu wróć ramionami wzdłuż tłowia. Raz jeszcze zbliż kolana do siebie. Obejmij. Pokołysz się z biodra jednego na biodro drugie. Reguluj oddech. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. I zatrzymaj się. Odstaw stopę. Powoli połóż się na boku, głową na wyprostowanym ramieniu. Górną dłonią odepchnij się od maty. Na wydech usiądź na macie. I usiądź w wygodnym dla Ciebie siadzie. Może to być siad skrzyżny. Wyprostuj kręgosłup. Oba pośladki równomiernie dociśnij do maty.
Wyrusz się, sięgnij czubkiem głowy do sufitu. Rozluźnij barki. Pozwól im opaść w dół, wyjdź mostkiem do góry. Spójrz w prawo i na wydechu przetocz głowę przodem w stronę lewą. Wdech i wydech. Przetocz głowę przodem w stronę prawą. Barki się nie unoszą. To jest takie powolne, leniwe przetaczanie głowy z jednej strony w drugą. Przetaczając brodę przodem, rozluźniaj mięśnie szyi. Rozluźniaj mięśnie karku. 4 razy przetocz przodem. 4, 3. Dwa. Jeden. Wróć głową do środka. Wyrośnij raz jeszcze. Na wdechu przenieś ramiona w górę. Na wydechu opuść. Na wdechu góra. Na wydechu dół. I raz jeszcze. Spokojny wdech. I wydech. Pięknie. Dziękuję Ci bardzo za wspólne ćwiczenia. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału Kocie Grzbiety oraz do odwiedzenia Facebooka Kocich Grzbietów, gdzie znajdziesz wszystkie najnowsze informacje o najnowszych treningach. Dziękuję, do zobaczenia!